Siemaneczko, ziomeczki, witam w drugim już odcinku z Akademii Ninjutsu. Ostatni odcinek wam się spodobał, jeśli chcecie trzeci, to wrzućcie 2000 łapek w górę. Jeśli nie wrzucicie, to będzie w tym samym dniu, ale minutę później. Dzisiaj zajmiemy się drugą techniką, a tak naprawdę taką pierwszą, podstawową, czyli Hengen no Jutsu. Jest to technika, którą musicie potrafić, jeżeli chcecie ukończyć Akademię Ninja. Oczywiście, mojej Akademii jeszcze nie ukończycie, jeszcze dużo przed wami, ale to są podstawy. Tak więc, może powiem, jakie trzeba pieczęcie, w sumie jedną pieczęć ułożyć z palców, abyście mogli w sumie zacząć się tym bawić. Także już wam pokazuję. Musicie złożyć ręce w ten sposób i nie wstyd się podejść. W ten sposób mniej więcej musicie ułożyć ręce. Trochę jakbyście celowali z pistoletu. Do tego wykrzyczeć oczywiście Hengen no Jutsu. Ale możecie zapytać, jak się zmienić w konkretną osobę? I tutaj jest pewien myk. Musicie sobie to wyobrazić. Czakrę skupiacie przez całe ciało, ale musicie sobie wyobrazić, w kogo chcecie się zmienić. I najlepiej to zrobić z jakimś obiektem zainteresowania, pożądania czy coś. Także ja tak na przykład zrobię teraz, żeby wam zaprezentować. I no cóż, myślę, że mogę przedstawić wam, jak to wygląda w praktyce. Także Hengen no Jutsu! I like 'em big, I like 'em chunky.